Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poradnika z cyklu Kaleczymy w Project RED-a. Tym razem będziemy traktowali na temat kabli, wszystkich przewodów przesyłających sygnał bądź energię elektryczną, jak również na temat jednej takiej przystawki, która jest nierozerwalnie związana troszkę z Project RED-em, tak jak kiedyś była nierozerwalnie związana z Redpowerem i teoretycznie nie będąca częścią tej modyfikacji, ale jako, że jest pisana przez tą samą osobę, no to powiedzmy, że możemy potraktować to jako całość. Zresztą mimo wszystko mechanika jednego i drugiego pozwala na bezkolizyjną właściwie współpracę oraz nawet częściowo pokrywające się receptury kraftowania. Więc zaczynamy. Pamiętacie Elektrotin Alloy? Elektrotin Alloy w tej chwili jest, będziemy prezentowali pierwsze jego zastosowanie. Przy pomocy kilku sztabek, dosłownie trzech, oraz wełny w dwóch kolorach, niebieskim i żółtym, jesteśmy w stanie stworzyć sobie kabel do przesyłania Blue Electrica, czyli niebieskiej energii zasilającej m.in. maszyny Project Reda, o których to maszynach również wspomnimy w kolejnych odcinkach. Później. Jednak to jest również kabel, który mieści się w fizyce i mechanice kabli w tej modyfikacji, czytaj modyfikacji traktującej właściwie o kablach z redstone'a, które tworzymy przy pomocy Red Alloy i gotów. Red alloy i gotowe, czyli redstone'owe kable właściwie, jeżeli takie można nazywać. No wiadomo, powinniśmy mówić kable red alloyowe, ale to jest redstone, prawda? Więc występują właściwie w dwóch wersjach. Jest to wersja zwykła, nieodizolowana, całkiem tania, składająca się tylko z trzech ingotów oraz wersja izolowana, składająca się z trzech ingotów owiniętych wełną. Żaden z tych kabli red alloyowych nie będzie łączył się z kablem blue elektrycznym, czyli elektrotinowym. Zarówno kabel nieizolowany, jak i kabel izolowany przesyłają energię. Odległość, na jaką kabel może przesłać energię redstone'ową, i to jest pierwsza, najważniejsza różnica między zwykłym redstone'em a redstone'owymi kablami, jest taka, że Red Alloy Wire potrafi przesyłać tą energię właściwie bezstratnie na 256 bloków. Gdzieś jeszcze teoretycznie po drodze znajdowała się mechanika stratności sygnału w kablach red alloyowych, jednak w tym przypadku nie jestem w 100% pewien, jak to w tej chwili wygląda. Ponieważ wygląda na to, że one nie tracą w żaden sposób siły sygnału, tak jak to robi zwykły redstone, że każdy kolejny blok od źródła jest słabszy. Kiedyś chyba miały taką funkcję, niestety nie mogłem jej znaleźć, czy to da się łączyć w konfigu, czy w jakiś inny sposób jest taka możliwość, żeby siła tego sygnału została w ten sposób przekazana. Czym różnią się od siebie kable izolowane od kabli nieizolowanych? Na początku tym, że kable izolowane mogą posiadać różne kolory. Jest ich 16, tak, podpowiem wam. Jest dokładnie tyle samo kolorów kabli, ile jest kolorów w Minecrafcie, jeśli mówimy o izolowanych. Potrafią one przesyłać energię niezależnie od siebie, nie zwierając się ze sobą w żaden sposób. Jednak w momencie, kiedy użyjemy zwykłego nieizolowanego kabla, pomiędzy nimi, jak najbardziej one zostaną połączone i przesłanie sygnału przez jeden od razu przeskoczy do drugiego przy pomocy kabla nieizolowanego, który jest bezbarwny, który po prostu może spełniać funkcję łącznika pomiędzy nimi i łączy się dosłownie z każdym kolorem. Dlaczego Red Alloy Wire jest też taki fajny w przeciwieństwie do zwykłego redstone'a? Bo można go pociągnąć po ścianach, po sufitach, jak się chce. I w dalszym ciągu on będzie działał. Sami tutaj widzicie. Jeżeli zajdzie potrzeba, że musimy przekazać sygnał w pionie dodatkowo i nie posiadamy na przykład ściany w pobliżu, możemy otoczyć kabel ramką zrobioną z drewna. No i w tym przypadku są to albo, tak jak tutaj już dobrze, powiedzmy sobie, mikrobloki, bądź właściwie tylko mikrobloki. Wydawało mi się, że jeszcze kiedyś można było otoczyć je przy pomocy zwykłego drewna, czyli w momencie, kiedy nie posiadacie Forge Microblocks, swoją drogą osobna modyfikacja, tutaj chyba skłamałem, Project Red również posiada swoje mikrobloki. Fizyka jest dokładnie ta sama, czyli po prostu to nie ma znaczenia. Jak tylko będziecie mieli kable, będziecie mieli mikrobloki, będziecie sobie mogli to pociąć. I bez mikrobloków się tych kabli nie skraftuje. Weźmy sobie ten kabel. I jak to wygląda? Jest to po prostu zwykły kabel przekazujący energię w pionie. I możemy go ciągać niezależnie od podłoża, na którym się znajduje, coś a la rura. Jednak jest pewne ograniczenie, mianowicie, żeby przekazał energię do bloku innego niż taki, który może tą energię akceptować. Przepraszam, sobie zepsułem trochę tor testowy, czyli tutaj na przykład przekazuję tą energię z swojego redstone'u prosto do lampy. Niestety nie przekażę jej do bloku trawy. Żeby przekazać do bloku trawy, bądź jakiegoś innego bloku, weźmy to na przykład na takim przykładzie, potrzebujemy wstawić jeszcze jeden fragment z zwykłego kabelka, bądź nieizolowanego, tak jak tutaj w przypadku mamy rurę, bądź odpowiadającego w izolacji tutaj. Jeżeli chodzi o kable izolowane, to musimy zdemontować sobie na moment. Kable izolowane, również czego nie powiedziałem, nie przekazują energii do bloków, po których się przemieszczają. Informacja również przydatna jest taka, że zwykły, nieizolowany Red Alloy Wire potrafi zwierać jak najbardziej wszystkie pozostałe kolory ze sobą, czego nie będą robiły w postaci frame'ów, jeżeli będą znajdowały się obok siebie. My tu gadu-gadu, ale za chwilę ktoś się podrapie w główkę i pojawi się zarzut Karimiri. No wszystko fajnie, ale ja chcę zrobić super hiper mechanizm, no i będę miał bardzo dużo sygnałów, powiedzmy nawet, że 16. Sami zobaczcie, to jest 16 kabli, to jest 16 bloków. Kurczę, jakie to wielkie, no to jest niejednokrotnie szersze od domu niejednego Minecraftowicza. Jak on niby miałby sobie mechanizm zrobić z takiej ilości kabli? No to tutaj twórcy moda wyszli naprzeciw i stworzyli coś, co się nazywa bundle cable. To jest wiązka kablowa, której zadaniem jest przekazanie sygnału z kabli, i tutaj uwaga, bardzo ważna sprawa, z kabli tylko i wyłącznie o różnych kolorach i kabli izolowanych, ponieważ bundle cable nie łączy się z kablem nieizolowanym, zebranie tego w jeden kabel w ramach oszczędności miejsca i przekazanie go dalej. Czyli jednym słowem, w kabel z jednej strony wchodzący, który ma kolor pomarańczowy, jest tym samym kablem wychodzącym gdzieś po drugiej stronie. Dzięki temu zamiast 16 kratek szerokości kabel może mieć szerokość tylko jednej. Również jeśli chodzi o zwieranie się kabli wewnątrz wiązki, nie ma takiej obawy. Każdy kolor jest niezależny, może operować osobno. Gdyby komuś przyszło do głowy, bo to jeszcze nie wszystko, to myślicie, że to było super usprawnienie. Gdyby komuś przyszło do głowy stworzenie wiązki kabli, wielu wiązek kabli z jakiegoś powodu, wtedy również ma taką możliwość. Wiązki kabli mogą zostać pokolorowane, czyli możecie mieć w jednym miejscu aż 16 wiązek kablowych, każda przesyłająca po 16 różnokolorowych sygnałów. 16 razy 16, 16 kwadrat, policzcie sobie sami, mnie rozbolała głowa. Jednak niepokolorowana wiązka kablowa jest w stanie łączyć ze sobą poszczególne wiązki w innych kolorach. I tutaj również bardzo ważna uwaga. Kolor jeden sygnału wchodzącego do wiązki niepokolorowanej jest dokładnie tym samym kolorem wychodzącym z wiązek pokolorowanych. Czyli jeżeli z tej strony wchodzi do wiązki, właściwie teraz zróbmy, żeby było lepiej widać, do wiązki niepokolorowanej kabel czerwony i podamy mu sygnał, no to już z wiązek kolorowanych w dalszym ciągu wychodzą kable czerwone i w dalszym ciągu jest to dokładnie ten sam sygnał. Tutaj nie ma czegoś takiego, że każda posiada na przykład własną wersję czerwonego. Tutaj czerwony to jest czerwony, w każdej z tych wiązek po prostu te wiązki się ze sobą nie zwierają. Wiązka kablowa również posiada wersję wolno stojącą w tej fajnej drewnianej ramce. Niestety tutaj jest ograniczenie, jest tylko i wyłącznie taka wersja, nie ma wersji kolorowanych. Również Frame Load Power Line, czyli Blue Electric Cable tak zwany, również się nie będzie łączył z pozostałymi kablami w izolacjach. Nie ma takiego nie ma takiego niebezpieczeństwa, jeżeli byście chcieli kilka linii obok siebie prowadzić. Przejdźmy teraz do mikrobloków. Tak jak wcześniej już się zamotałem, mówiąc o tym, że są dwa rodzaje mikrobloków. Jest modyfikacja Forge Microblocks, działająca niezależnie od Project Reda, jak również sam Project Red posiada własną wersję mikrobloków, to te mikrobloki, co to są właściwie mikrobloki? Jest to zwykły blok pocięty na mniejsze paseczki. Tak. Czyli modyfikacja pozwala na umieszczenie kilku mniejszych bloków wewnątrz dużego bloku. Nie mylić z modyfikacją Microblocks, która była kiedyś coś takiego, że na jednym bloku można było zrobić całą redstone'ową jakąś straszną logikę przy pomocy pistonów, repeaterów, czerwonych pochodni dawno temu. To jest po prostu cięcie bloków na mniejsze. Jeśli chodzi o Forge Microblocks, służą do tego piły. Są ich trzy rodzaje. Są piły kamienne, żelazne i diamentowe, a w samej modyfikacji Project Red są to cztery rodzaje pił. Jest to piła wykonana ze złota, z rubinu, ze szmaragdu oraz z... jak to się nazywa? z szafiru. Tak? Rubin, szafir, szmaragd. Dobrze. Aktu cięcia dokonujemy po prostu na... zwykłym, właściwie dowolnym bloku. Tutaj istnieją pewne ograniczenia. Wystarczy, że wyłożymy w crafting. Może to być również crafting w naszym ręku. Każdy blok pocięty raz jest cięty na pół. To się nigdy nie zmienia, czyli jeden duży blok, jeden duży sześcienny blok potniemy na dwie połówki, czyli takie jakby slaby. Tutaj jest również fajna rzecz, że można je kłaść albo poziomo, czytaj na przykład, przepraszam, źle zrobiłem. Można je kłaść albo poziomo, albo można je kłaść pionowo. W zależności od rodzaju cięcia, czy chcemy uzyskać płytkę, którą jak najbardziej przy każdym kolejnym cięciu możemy coraz cieńszą wykonać, możemy również tworzyć słupki. No i to właściwie... To jest tylko zależne od tego, co będziemy cieli, w jakim układzie na crafting table'u. Również jest kilka innych rzeczy. I zawsze będziemy cieli na pół grubość bloku. Czyli tak jak w tym przypadku ułożenie piła wyżej, blok niżej, no to z pełnego bloku otrzymujemy połówkę, z połówki otrzymujemy ćwiartkę, z ćwiartki otrzymujemy jedną... ćwiartka na pół to jest, nie mam pojęcia co to jest, 1/8, ale bardzo cienką pokrywę, którą na przykład możemy wykorzystać do przykrywania rur bądź kabli w niektórych modyfikacjach. Takich jak na przykład rury właśnie między innymi z Project Reda, tutaj tego nie ma zademonstrowane, ponieważ rur na razie nie będę poruszał, ale na przykład możemy wykorzystać to do zamaskowania tych rur okablowanych. Również jeśli rura przebiega na przykład pod ziemią, możemy użyć tych najmniejszych płytek do jej zamaskowania jako podłogę, bez konieczności na przykład owijania jej w taki oto sposób. Oprócz płyt możemy tworzyć również słupki. Słupki są to po prostu płyty przecięte na pół, ale już w poziomie. I w ten oto sposób mamy, wiadomo, ćwiartki, 1/8 i jeszcze mniejsze. Tutaj nie ma słupków pełnoblokowych. Bo pełen blok to pełen blok. Można je postawić poziomo, można je postawić pionowo. Nie dość, że może być to na środku bloku ustawione, może być również ustawione na jego brzegu, bądź pionowo, bądź poziomo. I jeśli chodzi o najmniejsze tak zwane stripy, je można postawić tylko na krawędziach. Nie można ich postawić w środku, nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, po dołożeniu kolejnego tej samej grubości bloku do bloku wcześniejszego można w bardzo prosty sposób zwiększyć grubość tej warstwy. A jak ktoś jest naprawdę kreatywny, to może różne dziwne rzeczy z tych bloków wykonywać. No, tutaj właśnie chciałem zrobić taki taboret, jednak zrobienie takiego taboretu jest troszkę skomplikowanym procesem. Jak sami widzicie, trzeba się troszkę wykazać. Takie myślenie na temat tych mikrobloków w trójwymiarowej przestrzeni potrafi trochę zakręcić w głowie. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale takie rzeczy są możliwe do tworzenia właśnie różnych fikuśnych, ozdobnych bajerów. Dane słupki można również pociąć w kostkę, wtedy to jest po prostu słupek przecięty na pół, również bardzo intuicyjnie, i stworzyć takie oto małe kwadraciki. Kwadraciki mają swoje ograniczenia, jeśli chodzi o stawianie. Tutaj twórcy moda wyszli troszkę naprzeciw, jeśli chodzi o te mikrobloki, i pojawia się taka siatka, która pokazuje, w którym miejscu na dany blok najechać. W którym miejscu na dany blok najechać, aby było wiadomo, w którym miejscu ostanie, czy będzie stał pionowo, czy będzie stał poziomo, czy w której płaszczyźnie i tak dalej. Również taki ghost block się pojawia, ale to normalnie zawsze się takie bloki pokazują, jeśli chodzi o tą modyfikację. Również się będzie można do tego przyzwyczaić. No i do czego takie małe klocki mogłyby być przydatne? Na przykład do zrobienia sobie dywanu. Zobaczcie, tutaj to jest zwykła podstawowa wełna, to jest pełen blok wełny. Na jednym bloku wełny jesteśmy w stanie wepchnąć aż cztery takie duże ćwiartkowe klocki. Czyli możemy tak naprawdę stworzyć szachownicę wedle swojego uznania. Jakie może być praktyczne zastosowanie dla tych mikrobloków? No to w połączeniu z mechaniką na przykład kabli, które to w momencie, kiedy je układamy, się potrafią, po prostu się ze sobą zbierają. Jak widzicie, nie ma możliwości ułożenia bezpośrednio obok siebie dwóch takich samych kabli, żeby one się nie chciały ze sobą połączyć. Mianowicie przy pomocy stripów, bądź właściwie niemalże wszystkiego, co się zmieści na tym bloku. Myślimy tutaj na przykład o tych najcieńszych, bądź tych troszkę grubszych, no niestety half slabów nie da się postawić na tym samym bloku razem z kablem. Można je od siebie oddzielać w taki oto sposób, żeby tworzyć na przykład różne tego typu labirynty. Można również tworzyć jakieś bardziej bądź mniej zaawansowane konstrukcje w celu przesyłania sygnałów. Na przykład, bo jesteśmy skłonni uwierzyć, że nie mamy wełny, nie możemy zrobić odizolowanych od siebie obwodów, bądź uznajemy, że po prostu wełna nam jest bardziej potrzebna do czegoś innego i żeby było taniej, robimy zwykły kabel redstone'owy i tworzymy taki mostek, i dzięki temu te kable w żaden sposób się ze sobą nie zbierają, a w dalszym ciągu będą przekazywały sygnał. Jak to jest do końca z tym przekazywaniem sygnału? No to tutaj warto wspomnieć, że bloki, po pierwsze mikrobloki, zajmują wspólną przestrzeń wewnątrz jednego bloku, ale żeby cokolwiek na nich postawić, tu mechanika jest niezmienna dla wszystkich przedmiotów. Można postawić tylko na coś, tylko na powierzchni. Jeżeli blok wchodzi do wewnątrz przestrzeni już kolejnego sześcianu, wtedy nie możemy na tej powierzchni niczego położyć, możemy tylko położyć na innej płaskiej powierzchni, tak jak w tym przypadku. Tutaj na tym nic nie położymy, ani nic nie postawimy, niezależnie od tego, jaki blok to będzie. Czy mikrobloki przewodzą sygnał redstone'owy? Nie. Żaden mikroblok nie przewodzi sygnału na zewnątrz. Tutaj widzę, była mała wpadka z mojej strony. Mianowicie zapomniałem wykorzystać jeszcze tej najgrubszej płytki, która zajmuje pół bloku. No i, ale również w tym przypadku żaden sygnał redstone'owy nie przeniknie na wylot tego bloku, czyli jest to doskonała warstwa izolacyjna, jeśli chodzi o sygnały. Jeszcze na chwilę kwestia związana z ustawianiem. Powiedziałem, że możemy umieszczać rzeczy tylko na płaszczyźnie. No to się dotyczy właściwie wszystkiego. Od kabli, po dźwignię, po nawet wanillowe repeatery i komparatory. I one jak najbardziej będą działać. Tylko dlaczego, skoro już mamy Project Reda, no wiadomo, redstone'owe repeatery z wanili, komparatory również mogą się czasem przydać i ja sam często z nich korzystam, to dlaczego one nie są takie fajne w porównaniu do Project Redowych? No to dlatego, że Project Redowe można wieszać nawet tak. Jeszcze kilka słów w kwestii mechaniki multiblokowej. Na sam multiblok można by osobny poradnik nakręcić, jednak jeszcze w kwestii Project Reda to nie jest tylko odciąganie kabli w tych samych blokach, co jakieś przegródki, ich osłanianie i tak dalej. Jest to również na przykład kładzenie pochodni. Wyobrażacie sobie coś takiego na zwykłym podstawowym Minecrafcie? Bo ja nie. Ale to nie wszystko. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że pamiętacie kabelki, które chcieliście gdzieś tam pociągnąć w różnych kolorach, na przykład bundle cable bądź zwykłe izolowane? Jasne, czemu nie? Możemy tworzyć całe tunele kablowe właśnie zrobione w ten sam sposób i one w dalszym ciągu, zobaczcie, zajmują jedną kratkę tylko. Co prawda ogranicza je tylko i wyłącznie metoda ustawiania, mianowicie taka. Ale jeżeli zamiast mikrobloków chcielibyśmy użyć na przykład pełnych bloków, czyli byłby to po prostu na przykład wykopany rów w ziemi, to jest jasne, czemu nie? Lepiej w taki sposób, jeżeli już chcemy układać na przykład kable, no to też nie musimy się obawiać, że one się ze sobą będą chciały połączyć. Nie mają takiej możliwości, one muszą mieć po drodze jeszcze coś wstawione, na przykład zwykły framed, na przykład framed bundle cable, zaraz go tutaj przystawimy, żeby to pokazać. To są dwa czerwone. Wiecie? One nie zatkną się ze sobą. One nie przekażą między sobą sygnału, aż do momentu sklejenia ich ze sobą, na przykład taką konstrukcją. Dopiero teraz one zostaną ze sobą połączone. W kwestii cięcia mikrobloków, skoro już jesteśmy przy tym temacie, na zakończenie pytanie, które pewnie Wam się nasuwa. Czy można pociąć wszystko? Teoretycznie tak. Praktycznie nie do końca. Nie jestem pewien, czy Tile Entities można przerobić na płytki, ponieważ zasada działania tych mikrobloków jest taka, że jeżeli mamy na przykład blok drewna, prawda, powiedzmy sobie oak wood, to akurat weźmiemy, żeby było widoczne, zwykły oak wood. Weźmiemy sobie oak wooda. Ten blok jest zdefiniowany przez Minecrafta. U góry i u dołu ma mieć swoje. Jeżeli ustawimy go tak, no to będzie miał tak samo. Takie same ograniczenia są związane z mikroblokami. Jeżeli go potniemy na płytki i położymy je płasko, to u góry nie będziemy mieli takiej faktury, tylko będziemy mieli to. I tego się nie da za bardzo przeskoczyć. Nie jesteśmy w stanie ustawić tej płytki poziomo w taki sposób, żeby była kora. Tego się nie da. Jeśli chodzi o cięcie pozostałych bloków, takich jak Tile Entities, bloków z innych modyfikacji, teoretycznie jest możliwość dodawania ID bloków gdzieś w konfigu po pierwsze do Forge Microblocks i to właściwie chyba tylko i wyłącznie tam. W Project Redzie nie sądzę, żeby taka możliwość była, przynajmniej ja jej nie kojarzę. Na pewno można coś takiego dodać do Forge Microblocks i w ten oto sposób dodać sobie na przykład dodatkowe bloki, których nie ma na liście, których normalnie się nie potnie. No, mówimy tutaj o modyfikowanym Minecrafcie, więc dziwne rzeczy się zdarzają. Jednak musicie pamiętać o jednej rzeczy. To może spowodować Wam po prostu crash, bo nie wszystkie bloki dobrze reagują na takie pocięcie z różnych dziwnych powodów. Najczęściej dlatego, że modyfikacje są pisane przez różne osoby. No, więc myślę, że to już będzie wszystko na temat mechaniki okablowania i po części mikrobloków. Dzisiejszy odcinek był zdecydowanie dłuższy z tego powodu. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, jeżeli coś przekręciłem, dajcie mi znać w komentarzach, bądź na maila 67geometria@gmail.com pisane bez polskich znaków, bądź na priwa na kanale, bo już mówiłem w komentarzu pod filmikiem, a odpowiednia anotacja pojawi się na odcinku w odpowiednim miejscu do tego przeznaczonym, bądź nie mieszkam nawet dokręcić całość od nowa, jeśli zajdzie taka potrzeba, jeżeli się okaże, że po prostu tak się minąłem z prawdą, że aż boli. Do zobaczenia w kolejnym poradniku z cyklu Kaleczymy w Project Reda. Cześć!